Z tej strony, Piotr, czyli kanał Chiny to Lubię. Kliknęliście w link, czyli zastanawiacie się, kiedy wreszcie powstanie to lekarstwo na koronawirusa. Niestety jeszcze go nie ma, a w momencie nagrywania tego filmu mamy już zdiagnozowanych 15 tysięcy przypadków właśnie osób chorych na tego wirusa, z czego 300 już niestety nie żyje, ale na szczęście 350 już wyzdrowiało. Dobra, to czas odpowiedzieć na to jedno z ważniejszych teraz pytań. Zaczynamy. Koronawirus to niestety takie świństwo, że raz na jakiś czas wybucha kolejna epidemia. I tak właśnie było w przypadku SARS, właśnie koronawirusa w 2002 roku, czy w przypadku MERS 2012 roku. No i właśnie z tego też powodu trwają prace nad e, jakimś lekarstwem, nad szczepionką, przede wszystkim, właśnie na koronawirusa, bo to pewien rodzaj, pewna grupa wirusów. Dlaczego? Dlatego, że właśnie już były dwie takie epidemie. I teraz mamy aktualnie trzecią, ale też dlatego, że raczej to nie będzie ostatnia epidemia. Raz na jakiś czas, tak jak mówiłem, takie epidemie wybuchają i raczej pytanie brzmi, kiedy i gdzie, niż czy w ogóle kolejna się pojawi. Zresztą polecam wam film, dokumentalny serial na Netflixie nazywa się Pandemia. 100 lat temu.

No, film oczywiście dla osób, które jeszcze nie są mocno wystraszone wirusem, ponieważ na pewno on was nie uspokoi. To pokazuje, z jak trudnym przeciwnikiem mamy my, ludzie, ale wirusolodzy przede wszystkim, do czynienia. Z jak trudnym przeciwnikiem. No, na przykład wciąż trwają prace nad uniwersalną szczepionką na grypę. Trwają około 10 lat i wciąż niestety taka szczepionka nie powstała. Oczywiście rok do roku powstają jakieś odmiany, które są bardziej skutecznym pod kątem tych poprzednich gryp, które były, tych sezonów grypowych, ale nie ma takiej uniwersalnej. Więc jeżeli mówimy o koronawirusie, no to sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Koronawirus to jest taki rodzaj wirusa, którym ludzie zarażają się od zwierząt. To jest taka, taki typowy wirus, który pochodzi od zwierząt. Na przykład, jeżeli byśmy wyeliminowali ze swojej diety zwierzęta, to wydaje mi się, że jeżeli żadne nazwy na przykład nie pogryzło, to raczej już takich epidemii by nie było. I tak jak mówiłem, wynalezienie szczepionki jest bardzo trudne, ale jest światełko w tunelu, ponieważ ten aktualny koronawirus jest w, genetycznie w 70-80% podobny do tego wirusa, który właśnie wywołał epidemię SARS. W związku z tym, w momencie, kiedy było SARS, zaczęto prowadzić badania testy właśnie nad szczepionką i właśnie te badania i te testy już teraz mogą pomóc w budowie szczepionki, antywirusa, jakiegoś leku właśnie na, aktualny, na aktualną epidemię. W związku z tym jesteśmy już parę lat, w zasadzie 8 lat do przodu. Firma Gilt Science pracowała mniej więcej w 2014, w 2015 roku nad lekiem, przeciw, środkiem przeciwwirusowym w walce z ebolą. Lek Oczywiście nie okazał się zbyt skuteczny właśnie przeciwko temu wirusowi. Ale okazał się przede wszystkim bezpieczny dla człowieka. W związku z tym można dalsze procesy, dalsze testy prowadzić. Co więcej, okazał się dużo bardziej skuteczny właśnie na wirusa, koronawirusa, wywołującego epidemię SARS czy MERS. Co więcej, w testach prowadzonych na myszach wyszło, że właśnie ten LEK bardzo skutecznie blokował wirusa, który spowodował SARS i MERS. A tak jak mówiłem, 70-80% to jest to podobieństwo genetyczne aktualnego koronawirusa. W związku z tym te wszystkie informacje są bardzo interesujące. W magazynie Science możemy przeczytać, że jest jeszcze jedna metoda, która pomaga walczyć z wirusem. O dziwo jest to podawanie dwóch leków. E, dwóch leków związanych, a w zasadzie potrzebnych do walki z HIV i to właśnie te leki przydają się do walki z koronawirusem. I tak jak powiedziałem, to doświadczenie właśnie wynika w walce z SARS, ponieważ już w 2003 okazało się, że podawanie, sprawdzimy dokładną nazwę, lo... Pinawiru i rytonawiru sprawia, że komórki wirusowe właśnie stracą swoją siłę. I to właśnie w Wuhan, w mieście, gdzie wybuchła epidemia, prowadzone są testy właśnie z tymi dwoma lekami. Biorąc pod uwagę, że to właśnie tam znajduje się najwięcej zarażonych, jest szansa na to, właśnie przy tej całej skali, że bardzo szybko otrzymamy jakieś konkretne wyniki. Generalnie są dwa sposoby na walkę z wirusem, bo, tak jak powiedziałem, szczepionki nie ma. Pierwsza metoda powoduje, że kolejne komórki, tutaj akurat koronawirusa, się nie namnażają. Wirus generalnie otoczony jest białkiem i to właśnie to białko jest atakowane, w związku z tym nie może się przyczepić do ciała, do komórek osoby zaatakowanej, w związku z tym się nie rozwija i w związku z tym organizm ma czas, sobie z nim poradzić. Druga metoda, ta lepsza, ponieważ ta pierwsza, to warto zaznaczyć, nie tylko atakuje komórki wirusowe, ale ta druga opiera się na przeciwciałach, czyli czymś naturalnym, czymś, co każdy z nas ma. I znowu niestety, ponieważ te przeciwciała ludzkie wytwarzają się mniej więcej w ciągu dwych, dwóch tygodni. Poza tym chorując na przykład na grypę, nie umiera się właśnie z uwagi na grypę, ale na powikłania, na rzeczy, które dodatkowo zostały pojawiły się, bądź części ciała zostały uszkodzone właśnie przez chorowanie, przez przechodzenie e, i walkę z tym wirusem. I również w Chinach właśnie walcząc z SARS-em wytworzono takie przeciwciała na bazie ludzkich. Ale niestety, żeby wykonać prawdziwe testy, trzeba tych przeciwciał bardzo dużo stworzyć. Dopiero wtedy właśnie można przejść do testów. A to tworzenie przeciwciał znowu dużo musi trwać. No i teraz najważniejsza odpowiedź. Raczej da się znaleźć lekarstwo na koronawirusa. Niestety nie będzie to takie szybkie, no i niestety przy założeniu, że nie będzie jakichś mutacji, bo jeżeli takie mutacje dojdą do skutku, no to znowu ten lek, te metody, te środki przeciwwirusowe będą musiały się dostosować. A to wiąże się z czasem, to wiąże się z kolejnymi chorymi. I niestety kolejnymi ofiarami. To, co mniej więcej można w tych magazynach naukowych wyczytać, to to, że takie pierwsze środki, dużo bardziej skuteczne, pojawią się w około 6 miesięcy w związku z tym, że mamy pół roku, to właśnie dlatego te osoby chore bardzo często trzyma się w izolacji. No bo jeżeli wirus wymknąłby się spod kontroli, to za pół roku no masek już brakuje, więc za pół roku, kiedy wirus wymknąłby się spod kontroli, byłoby bardzo źle. Chociaż tak naprawdę i na sam koniec jest jedna bardzo dobra metoda radzenia sobie z wirusem. Nieskuteczna w 100%, ale bardzo dobra. Chodzi oczywiście o zachowanie higieny i o przede wszystkim o mycie rąk. I to tyle dzisiaj. Wiem, nie dałem Wam odpowiedzi, tak, ten lek powstanie w ciągu dwóch tygodni. Generalnie już go można zamawiać, rejestrować się. No niestety nie. Koronawirus jest bardzo trudnym wirusem, to jego różne odmiany. W związku z tym wynalezienie środków antywirusowych, aż w ogóle szczepionki na koronawirusa, jest niezmiernie trudne i bardzo czaso i kosztochłonne. W związku z tym, tak jak powiedziałem, najbliższy okres, to jakieś 6 miesięcy, żeby coś dobrego się pojawiło, coś skutecznego właśnie na tego wirusa. A do tej pory, do tej pory, tak jak mówiłem, higiena i silny nasz organizm, ponieważ to nasz organizm jest tym najważniejszym, najsilniejszym lekarstwem. Słuchajcie, dbajmy o siebie, jedzmy zdrowo, jedzmy dużo owoców i witamin, to znowu banał, ale naprawdę zdrowym ciele, zdrowy duch. To tyle. Mam nadzieję, że. Trochę jednak optymistycznie, bo tak jak powiedziałem, te badania trwają już od 2002 roku i gdyby nie te badania nad SARS, bylibyśmy dużo, dużo dalej, niż jesteśmy teraz. Więc jest nadzieja i tej nadziei się trzymajmy. I oczywiście do następnego razu, czyli do poniedziałku o godzinie 16, widzimy się na YouTube, na kanale Chiny to Lubię. No chyba, że znowu stanie się coś dziwnego i tak jak ostatnio, dwa filmy o koronawirusie pojawiły się jakoś w tygodniu. Ale jeżeli nie, to tak jak ten, Zobaczycie go w poniedziałek. Na razie.